Yo, yo, z tej strony Piotr i Zońka, gdzie bądźcy. Witamy w naszym drugim niezobowiązującym vlogu z Chin. Oto nasze pożegnanie z Szanghajem, czyli burger z lodami, bułka o smaku ananasowym, lód o smaku zielonej herbaty, czekolada 70% z czekolady i mnóstwo posypek. I to się nazywa radość. Jak mówi stare japońskie przysłowie, elektroniki nigdy za wiele. Dlatego wybraliśmy się do Hujahei Electronics Market, żeby zobaczyć, jak tutaj kształtują się ceny produktów, które możemy nabyć. W internecie wyczytałem, że nie warto, że miejsce jest pełne podróbek. Pełne podróbek i do tego najgorszy rodzaj sprzedawcy. No ale mimo wszystko postanowiliśmy tutaj zajrzeć. No właśnie tak wyobrażałem sobie targ elektroniczny i to no nawet nie wygląda na oryginalne miejsce. Też ciekawa sprawa, bo iPhone w czerwieni istnieje tylko w wersji 7 i 7 Plus. I to jest taki synonim luksusu tutaj. Oznaka statusu społecznego, jak ma się czerwonego iPhone'a, im większy, tym lepszy. iPhone 7, cena 32, tak to jest cena sklepowa. 5388. Już nie wiem, nagrywałem cenę sklepową, ale zapomniałem. Po taniego iPhone'a to pewnie trzeba do Stanów. Ale te lokalne marki technologiczne, takie jak, o proszę bardzo, Huawei czy Xiaomi, Mi, no to są jeszcze tańsze niż w naszym kraju. Co zobaczymy na przykładzie lokalnej oferty marki DJI, po polsku Ja Robot. No dobrze, moi mili, to mamy tutaj Fantoma 4 Pro. 10 tysięcy juanów. Według przelicznika na dziś byłoby to 5449 złotych. Oczywiście dochodzą koszty przewalutowania i chińska gwarancja nie obejmuje w Europie, ale mimo wszystko polska cena tego drona to jest 7,5 tysiąca złotych. Co tam więcej? Z Parkinsony. W wersji podstawowej 3300, w wersji rozbudowanej 4600. Numery telefonów w Chinach są bardzo długie. Dla nas, jakby ktoś chciał zadzwonić, 156 0182 6595. Ile to jest? 11? Tak, dobra. To jest dla pani. A my liczymy hajs. Dobra, państwa, proszę to tam do maszyny wrzucić. W ostatnim odcinku mówiliście, że nie ma Johnsona i pytaliście, czy zabraliśmy? Otóż nie zabraliśmy, bo kupiliśmy nowego. Tron Johnson II o przydomku Dalekosiężny. Jak prawdziwy król. Król lotów internetowych. Wysoki lot. Mavic występuje w dwóch opcjach: Combo za 8000 i Pro za 6500 juanów, czyli według dzisiejszego kursu 3,5 tysiąca złotych. Ale wiemy, jak dał nam po głowie spread walutowy. Finalny koszt to jest 3723 złote polskie. Dodajmy, że cena na nasz rynek to jest 5200 złotych. Oszczędność. Korzystając z okazji, chcielibyśmy przesłać najserdeczniejsze buziaczki dla wszystkich naszych patronów, tych online'owych i tych spoza internetu. Bardzo Wam dziękujemy. Bez Was na pewno nie bylibyśmy szczęśliwymi posiadaczami Mavica. Dzięki. Gogle DJI 3000 jenów, to będzie jakieś 1650-1700 zł. The humans are dead. Wjechała nasza dzisiejsza kolacja. Wszystko jest bardzo ciekawie podane, higienicznie, na kulikach. Mamy tutaj ciasteczka drożdżowe, talerz zieleniny, kalafior, kapusta, szczypiorek. No i talerz mięsny, jakieś tam boczki. Co to jest? To jest Kurczaczek. kurczak. Gdzieś tam jeszcze znajdzie się ośmiornica, albo tutaj ciekawy bardzo, proszę, korzeń lotusa. Będzie pysznie. No i też warto zaznaczyć, tutaj nasi
Znajomi Piotrek, z Piotrkiem studiowaliśmy razem, a Piotrek mieszka w Chinach, w Iwu, ze swoją żoną Hongi. Polką, przepraszam. Hongi mówi super po polsku. Jest też nasz mały tutaj, żomeczek. Kacperek. Ni hao. No i będziemy wieszadowali w najlepszym. Aha. A to chyba, czekaj, mikrofon. Ważna sprawa. Napój żyłowy 35% wskazany na trawienie. Przynajmniej jedną szklaneczkę należałoby. A nowe jedzenie wjechało. Należy przed snem sobie chlap znaleźć. Robi placki na ulicy, a my lubimy placki. Siach. A placek idzie na ścianę, zobaczcie. I później wychodzi coś takiego. To jest ajtu z mięskiem. Tatarek. Wszystko wskazuje na to, że zaraz będziemy jedli drzewo. Będę pandą. Zjem bambusa. Bambusa panda. Widzisz? Teraz wypluwasz to ma sok w sobie, natomiast wypluwasz te wiąż. Jestem pandą. Ja? Ma taką bardzo mięsistą konsystencję. A to jest generalnie takie drewno. Włókno drewniane, czy jak to tam się nazywa. Ale sok jest pyszny. Zoska, jak tam twoje kung fu? Sprzedawali tutaj takie mini żółwiki. Mówię, o, mistrz Ugwej. I okazało się, że Ugwej to jest po mandaryńsku żółw. Więc znam już trzy słowa. Cześć, dziękuję, żółw. To jest gorą. Że się zaraz roztopimy. Ale jest błękitne niebo. O, czekaj, może pokażemy. Idziemy właśnie na market. Podobno legenda głosi, że gdyby zatrzymywać się w każdym jednym stoisku na minutę przez 8 godzin dziennie, to potrzebujemy roku. To nie do końca mamy czas, żeby weryfikować tę legendę, ale jest po prostu gigantyczny. Jeżeli ktoś robi biznes w Chinach, to bardzo duże prawdopodobieństwo, że tutaj trafi. Po prostu market pierdół. Zaraz zobaczymy. Wszystkiego. Market wszystkiego. No, zobaczymy, co tam mają. Zobacz, jakie droniątko! To jest dziecko Johnsona! Zobaczcie, co dojechało nas na chińskim targu. Jak nie trudno zauważyć, jesteśmy na stoisku z okryciami głowy i zobaczcie, co tu się dzieje. Kapelusz na wieczór panieński. Kapelusz szeryfa. Tutaj kapelusz z Jerozolimy. I uwaga, hit na górze. Czapka kapitańska polska. Ile kosztowała? 2,50 w przeliczeniu na złotów. Nie wiem, po ile to nad morzem, ale chyba ze dwie dychy. Trafiliśmy na piętro z biżuterią. Wow, ale super. Tutaj ze swoją ofertą firma Hui Gang. Gang Hui. To jest chyba z błędem. Jedna rzecz, która nam się strasznie podoba w kuchni chińskiej. Nie to, że każdy sobie zamawia swojego steka albo spaghetti, tylko jest zamawiamy wszyscy razem i wszyscy razem zjadamy to, co zamówiliśmy. Nie pozostawiamy nikogo na polu walki. Unboxing.
Unboxing! Co tam unboxuje? Mieliśmy zakupić zestaw combo dla naszego Mavica, w którym była taka fantastyczna torba. Ale torba kosztowała jakieś 760 yuanów. Trochę dużo. I odkryliśmy Taobao, czyli taki jakby AliExpress, ale całe po chińsku. I w 2 dni dostarczyli nam opakowania na Mavica za yuanów 40. I to wygląda tak. To jest na super. Drona. To jest na drona, a to jest na ładowareczkę. No i ekstra. Oszczędność. Ruszamy w dalszą podróż. Jest godzina 11:48. Przyjechaliśmy tutaj taksówką na dworzec. Czekają nas 3 pociągi. No zadanie, tak jak tutaj pewnie widać za mną, może wydawać się trudne. Wszystko jest po chińsku. Też zobaczcie, jak to wygląda tutaj. Wszędzie Chińczycy. Nikt nie respektuje tej żółtej linii, która pokazuje, gdzie trzeba stać. Ale jestem bardzo zadowolony z tego, że nie daliśmy się pani wydymać, bo chciała nam sprzedać bilety po tam dla białasów po 60 yuanów, a my wcześniej sprawdziliśmy sobie w internecie, że są takie po 21,50. I mówię, nie, pani kochana. No, ale słuchajcie, bardzo łatwo się tutaj z Chińczykami, oni w ogóle nie rozumieją po angielsku. Mówimy po polsku. Mówimy do nich po polsku, dużymi literami, wszystko rozumieją. A jedna rzecz, którą zapomniałem dodać. W naszym miejscu docelowym będziemy jutro o 7:30 rano. Także traska dość długa. Za nami już dzisiaj godzin 11. A pociąg wygląda tak. Wybraliśmy wersję tańszą, więc to się nazywa hard bedding. Mamy 6 łóżek w takim jakby przedziale, ale tak naprawdę przedziałów nie ma. Pociąg jest otwarty.